i przy okazji się przewróciłem, ale to i tak dobrze. I teraz trzeba będzie się tam dostać. Jak ja to zrobię? No deskorolką wjadę tu. Okej. Teraz dostajemy się do góry. Bo tutaj są wazony. O, dokładnie tu. O, i mamy przy okazji ten, wazę z słoikiem. Znaczy słoikiem, Jezus Maria, to nie jest słoik, tylko ten. Wazon. Tu na dole nic nie ma, więc trzeba będzie tamtędy iść. O, tutaj, dokładnie. Tutaj może coś będzie. Tak jest, są klejnoty. No dobra, niestety wszystkiego nie zdobędziemy, tak więc nie pozostaje nam nic innego jak podjąć wyzwanie Huntera. Czy to nie najbardziej odjazdowy skatepark jaki widziałeś? Kiedy nauczysz się paru sztuczek, możesz tu zdobyć całą furę punktów. Pokazać ci o co chodzi? No okej, pokazuj. Nie ma sprawy, rozejrzyj się sam. Spotkamy się później. Czy to nie Zacznijmy od czegoś prostego. Aby zeskoczyć z rampy, wciśnij skok. Pokażę ci jak to zrobić, a potem spróbujesz. Dobra, pokazuj. Tak. I zium. Brawo, teraz spróbuj zrobić śrubę. Wystarczy, że przytrzymasz akcję i jednocześnie przechylisz się w lewo lub w prawo. Hej, super śruba! Teraz spróbuj przewrotu. Przewrót jest jak śruba, ale zamiast wychylać się na boki, przechylasz się w przód lub w tył. Zeskocz z rampy, przytrzymaj akcję i wychyl się w przód lub w tył. Okej, kumam. Kumam o co chodzi. Masz wrodzony talent. Przekonajmy się, czy poradzisz sobie z obrotem. Do obrotów służą te niebieskie rampy. Aby zrobić obrót, wyskocz ze szczytu rampy i obróć się w lewo lub w prawo. Okej, dam radę raczej. Dobra, no. Rozwalasz system. Teraz zmierz się z obrotem o 900 stopni. Wyskocz najwyżej jak możesz, zrób w powietrzu 2,5 obrotu i wyląduj na rampie. Spoko, masz tak w banku, ogarnę to. 900 jak malowana! Muszę przyznać, że idzie ci świetnie, Spyro. Zanim woda sodowa uderzy ci do głowy, sprawdzimy, czy zdobędziesz jakieś punkty na wielkiej skoczni. Wykonuj dowolne sztuczki. Zobaczymy, ile punktów zdobędziesz. No ale spoko, gościu, tylko że to tobie uderza teraz woda sodowa do głowy, bo ty tutaj się uważasz za nie wiadomo kogo, więc spoko luz. Nie ma problemu. Ja mogę przebić tę twoją punktację. Nie ma problemu. Poczekaj, zaraz to przebijemy. Naprawdę szybko się uczysz,
Ale w końcu szkoli cię sam mistrz deskorolki, nie? A swoją drogą, właśnie ćwiczyłem super trudną sztuczkę, którą nazwałem gnieznośny gnork. Już prawie mi się udało, ale poślizgnąłem się na tym smoczym jaju i zaliczyłem glebę. No dobra, wymyśliłem to, ale jajo jest twoje. Ta, nie dość, że nauczył się nowego triku, który nazwał gnieznośny gnork, pozdrawiam pierwszą część Spyro i głównego antagonistę, to jeszcze poślizgnął się i zaliczył glebę, no co za typ. Karolina. Karolina. Co za bąbelki. Chyba jesteś gotowy na rywalizację jeden na jednego. Powalczysz ze mną na punkty? Spoko. Znajdź mnie, kiedy nabierzesz ochoty na pełen odjazd. Chyba nie, no żartuję. Ogarniam. Dobra, musisz zebrać więcej punktów przed upływem czasu. Dobra, ja nie mam problemu z tym. Zaraz zobaczysz, że zbiorę więcej punktów niż ty. Dwa tysiące punktów jak ulał na sam start. Okej, ty zdobyłeś na razie 50, aczkolwiek to jeszcze o niczym nie świadczy. Bo ja teraz wchodzę tutaj, proszę bardzo. I zium! Ty na razie masz 500, tak więc spoko, 550 dokładnie. Ale spokojnie, ja cię jeszcze dogonię. Pojedynczy... Dobra. Trzeba się ogarnąć. Zium! Dokładnie tak. Teraz zobaczycie, co zrobię. Zaraz będę miał o wiele więcej punktów niż on, bo na razie to sobie tam setkami, pięćdziesiątkami wbija, ale my zrobimy teraz coś takiego. Huhuhuhuhu! Umiesz tak? Gościu? Nie ze mną te numery, Hunter. Nie ze mną te numery. A teraz spróbujemy jeszcze więcej punktów bić. Przynajmniej postaram się. I zrobimy teraz coś takiego. Na bok polecimy. O, to będzie pomysł. Patrzcie na to. Kurde, nie! Najgorzej, ja byłby skill point. Z tego co pamiętam. Już nie zdążę, ale tak czy siak go przebiłem. Bo gdyby się udało, to bym miał skill pointa już. Kurde! Nie wierzę. Jakim cudem tak świetnie ci idzie? Kto wie, może kiedyś pobijesz mój rekord toru. Nie. W każdym razie dam ci też to drugie jajo, które znalazłem. Czekałem, aż się coś z niego wykluje, ale na próżno. Alex. Komisarz Alex. A. To tak jak Karolina miała tak, że jej z gęby praktycznie punkty wylatywały. Znaczy punkt... Jezu, co? Bąbelki. Tak tutaj jemu z pupci, że tak powiem, czyli bączki puszczał. No cóż, każdy smoczek ma prawo puścić bączka i pyrknąć. Dobra, a teraz spróbujemy przebić te punkty, tak więc ja się z wami zaraz zobaczę ponownie. Tylko najpierw będę chciał tutaj pobić jego punkty. Bo jestem po prostu ciekaw, czy mi się uda. Tak więc przy okazji zaraz sobie nazbieram klejnoty i będziemy wychodzić z tego poziomu, bo to już będzie tyle z tego poziomu. No, dokładnie, tyle to będzie z tego poziomu. No i patrzcie na to, udało się, przebiliśmy. Przebiliśmy to. Mamy 10225. Widzicie to? Dealujcie z tym. Znaczy wiadomo, pewnie wy potraficie większe wyniki robić, ale ja po prostu chciałem wam pokazać, że się po prostu da pobić tutaj rekord. I nie jest to niewykonalne, tylko jest to bardzo wykonalne, bym mógł nawet rzec. I kurde, mam nadzieję, że zdążę. Mam nadzieję, że kurczę pieczone zdążę. Chciałbym po raz ostatni też coś pokazać. O! Champions.
Patrzcie w ogóle na to, ile punktów! No i przy okazji zdobyłem punkt umiejętności, czyli skill point. Zajebiście. Dobra, to teraz warto byłoby, nie wiem, jakoś dostać się do tych do pozostałych klejnotów. Więc, no zróbmy to, co potrzeba zrobić. Tylko pytanie, czy ja stąd tam doskoczę? To jest doskonałe pytanie. Stąd chyba nie, ale... Ale tu możemy dostać. O właśnie. Dokładnie tak, tutaj. Oj, prawie było. Potrójna wieża. O, patrzcie, widzicie, jeszcze za to punkty byśmy mogli dostać. Czemu ja o tym nie pomyślałem, żeby tutaj ten... się dostać? Kurcze pieczone, no. Tam mamy klejnoty. Fajnie byłoby się tutaj dostać, nie żeby coś. Może będę po prostu skakał tą deskorolką. Mam jeszcze inny pomysł. Zrzucę się z tej deskorolki. O, dokładnie. I po prostu przelecę tam. Dobra, nie chcę nawet już brać udziału w tych deskorolkach. Po prostu chcę się tutaj dostać. O. Udało mi się zniszczyć. Ej, no ale Sparks, mógłbyś to zabrać, co? Dobra, może się deskorolką tutaj dostanę i po prostu Sparks zbierze. O, dokładnie. Tutaj coś jest? Tam mówisz, coś jest? Dobra, to zobaczymy zaraz. Aż jestem ciekaw. No jest, ten czerwony klejnot. Dokładnie. Mamy to. O kurde, ty! Zapomniałem, że jeszcze coś takiego może być. Ale to byłyby piękne triki do pobicia. Kiedyś może ten, pobiję rekordy tego Huntera jeszcze bardziej. Może nawet sobie z tego streama zrobimy czy coś. Dobra, kochani. Poziom jak najbardziej zrobiony na 100%. Opuszczamy go. I teraz możemy iść napieprzać się z bossem tego oto świata, czyli Ogrodów Południa. No i jesteśmy z powrotem. Hej, kierujmy się do śmigłowca. No i mamy tutaj, kurde, nasz śmigłowiec. Następny transport, dzięki któremu dostaniemy się do następnego świata. Co macie mi do powiedzenia? Śmigłowiec czeka, by zabrać cię w siną dal. Wskakuj na pokład. Nie, jeszcze nie. Zostań tutaj. Jeszcze chcę posłuchać, co inni mają do powiedzenia. Gdy będziesz gotowy, możesz użyć śmigłowca. Na pokład! Wszystkie systemy sprawdzone i sprawne. Skakuj na pokład! Skakuj, Spyro, hops! Przestworza już twoje są! Krain czeka moc! No to nie, to nieźle, kurde, dobra. To skoro nam już wszystko powiedzieliście, to lecimy do Wieczornego Jeziora. Evening Lake. Arena Rożca. O, będziemy z Rożcem walczyć. Ciekawe imię, nie powiem, że nie. Tempa!
nędzna, niezdarna miernoto! Poprosiłam cię o załatwienie jednej drobnej sprawy, a ty nie dajesz rady? Powinnam wiedzieć, że na smarkaczy nie można liczyć. Ale... To nie twoja sprawa. Teraz ja się nimi zajmę. Te jaja nie są chyba aż tyle warte. Bez smoków magia tej krainy zacznie umierać, a bez niej zginę i ja. Myślisz, że wtedy będziesz miała szansę zostać czarownicą? Teraz patrz, co prawdziwa wiedźma robi ze swoimi wrogami. Wypuścić mnie z klatki, wy bezduszne kreatury! Co powiesz na potrawkę ze smoka? Gdybym miał swoją maczugę, pokazałbym wam... A to w oryginale czasem nie było tak, że ten strażnik bał się przemiany? No to tak trochę dziwnie zrobili, ale okej, niech będzie. Dzięki żołnierskiej wprawie wyczułem, że czarownica zaatakuje. Dlatego przyleciałem pomóc. Wygląda na to, że moje rakiety nie szkodzą tym bestiom, ale mogę was wspomóc, zrzucając amunicję. Nie ma na co czekać! Do boju, żołnierzu! Dobra, no to lecimy z koksem w takim razie. Dawaj, rożec. O, dobra, okej, ty tu jednak jesteś boss. Nie powiem, że nie. I my tym możemy cię atakować. Okej. Patrzcie, ile punktów HP stracił. No dawaj, Byrd, zrzucaj. Cokolwiek. Już. O, tutaj coś jest. A nie, to on ma. Fuck. Nie. Rzucaj, rzucaj, no. Oj, kurczak. Bardzo cię lubię, ziomu. Nie, najgorzej. Bang, kurde, prawie oberwał. Prawie by mu jeszcze jeden damage zadał. O, teraz. A, patrz, ale ci spalę nerki. Przy okazji uniknąłem, kurde, trzeciego twojego ataku. O, co teraz mamy? Co teraz mamy? Moje! Co ty myślałeś, że to twoje? Wolne żarty, gościu. O, i patrz teraz na to, jak bang bang, ale zostałeś unicestwiony, gościu. Monika! To trochę inna taka Monika, bo czapkę ma i tak... Okej, dobra, nie będę kwestionował. Tak więc, poziom mamy ukończony w 100%, możemy sobie stąd iść. Nic nas tutaj już nie trzyma. Podróż do świat wieczornego jeziora. Evening Lake, moi drodzy, brawo, brawo, bravissimo. Tak licząc z poprzednią sesją, to chyba z 3 godziny wyjdą za niedługo. No kurde, coś takiego, z 3 godziny wyjdą jak nic. Ale no, można i tak. Mamy już trzeci świat przed nami. Słuchaj mnie, smoku. Spyro, to nie są żarty. Czarownica planuje cię uwięzić, a kiedy cię złapie... Zresztą wierz mi, wolisz nie wiedzieć, co planuje z tobą zrobić. Słuchaj, przysięgam, że zaopiekuję się pozostałymi jajami. Serio, tylko zabierz łowcę i wracajcie do domu, zanim... Zanim... Więcej nie mogę powiedzieć, znikajcie! Oj, wybacz, że się ciebie nie posłucham. Po prostu, nie posłucham się ciebie, bo uważam, że nie ma sensu. Ogrody południa. Wracamy z powrotem, ponieważ tam poziom Sparksa będzie na nas czekał. I w zasadzie to na ogrodach południa zakończymy, ponieważ... Następna sesja
to już świat trzeci będzie, a później świat czwarty i wielki finał gry. Więc przed Spyro 4 zrobimy sobie właśnie, jak widzicie, ten oto let's play i będziemy mogli sobie chillować przed Spyro 4, który kiedyś tam wyjdzie. Ale tak, to już nie będę musiał żadnej drogi do Spyro 4 robić, ponieważ w zeszłym roku, a raczej 2 lata temu robiłem Spyro 1 i 2, a teraz robimy Spyro 3, więc myślę, że nie ma żadnego problemu z tym. No i wróciliśmy z powrotem. Siemano, siemano, siemano. I teraz idziemy do tabliczki. No i jest tabliczka. Cześć Spyro, cześć Iskier. Znalazłam kolejne zgubione jajo. Jeśli Iskier jest gotowy, może spróbować wydostać je z miasta pająków. Miasta pająków. No to najpierw nie. Cześć Spyro. Dobra, żartuję. Tak. Lecimy teraz na miasto pająków, czyli poziom Sparksa aka Iskiera. No i zaczynamy. Pym, 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 pym. Tak, jest to muzyka z title screena Spyro 3 oryginalnego. Tego z wersji na PS1. No i dobra, na razie tak się prezentuje ten otóż poziom. I możemy na sam start atakować właśnie tytułowe pająki, które tutaj zamieszkują te oto miasto. Musimy zwracać na to uwagę bardzo, ponieważ jak widzicie te pająki, jako że gra jest, jako że jakby minigierki Sparksa są z rzutu izometrycznego, to czasami te pająki mają taki kolor, przez co ciężko jest jakby je zlokalizować, nie? Bo one się tak zlewają z trawą, nie? I ogólnie z podłogą mogą się zlewać. Ale pierwsze te dwa poziomy Sparksa są jako tako w miarę spoko. Trzeci poziom, z tego co pamiętam, był troszeczkę trudniejszy, a czwarty to, szczerze powiedziawszy, jest tak gówniany, że ja pierdolę dosłownie. Sorki, że nic nie mówię, ale po prostu trochę się skupiłem, plus jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to wolę zamknąć, że tak powiem, się, więc na razie nie miałem nic ciekawego do powiedzenia, wobec tego się zamknąłem. Ale przechodząc te poziomy, to przypomina mi się jeszcze gra Spyro inna, która oczywiście pokochała bardzo ten typ rozgrywki, a mianowicie Spyro Season of Ice. Tak, Spyro Season of Ice jest tą właśnie gierką, która pokochała bardzo poziomy Sparksa, wobec tego one również powróciły w Spyro Season of Ice i Season of Flame, z tego co pamiętam, albo tylko w Season of Ice. W każdym razie, w przeciwieństwie do Season of, znaczy w przeciwieństwie do tej gry, którą teraz ogrywamy, to w Spyro Season of Ice te poziomy Sparksa mogłeś od razu robić. Nie musiałeś jakby robić świata, by potem wracać się tutaj, tylko po prostu one były jako następne poziomy dostępne. Więc tutaj trochę Spyro Season of Ice moim zdaniem lepiej to zrobił, ponieważ no tutaj niestety musimy specjalnie się wracać tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić poziom Sparksa do następnego świata, znaczy do poprzedniego świata. A w Spyro Season of Ice mogłeś te poziomy od razu robić, bez jakiegoś tam powrotu, nie? Kurde, ale te pająki trochę jak biedronki wyglądają, nie? Żebym ja się tutaj chciał ich czepiać czy coś. A tak to trochę wygląda. Cześć,
No i bardzo fajnie. Teraz klucz nam tutaj te bramy odblokuje, dokładnie tak, tak jak powinno być. I teraz atakujemy pozostałe pajączki, które tutaj stoją nam na drodze, ponieważ my musimy pokonać tutaj bossa dla Sparksa. A wy nam tutaj przeszkadzacie, nie, żebym chciał się tutaj czepiać czy coś, ale no taka jest prawda, niestety nam przeszkadzacie. I musicie się pogodzić z tą bolesną prawdą, że bardzo bym chciał przejść dalej, nie żeby coś. I dobra, to chyba tak, już mamy praktycznie zaraz poziom cały zaliczony, widzicie? Nie wiem, czasami odnoszę wrażenie, że długościowo te poziomy, wiadomo, są takie same, jeżeli chodzi o oryginał i Reignited Trilogy, ale czasami odnoszę wrażenie, że te poziomy Sparksa w Reignited Trilogy troszeczkę szybciej trwają. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy tylko ja mam takie dziwne spostrzeżenie na to. Bo serio, czasami odnoszę wrażenie, jakby te poziomy trochę były szybciej trwały niż w oryginalnej, w oryginalnym Spyro 3. Jestem ciekaw, czy ja to przeżyję z taką ilością HP. A może nie HP, tylko po prostu życia. Kurde, nie przeżyłem, ale patrzcie, byłem blisko pokonania go, nie? To już był boss, który praktycznie na hita był w tym wypadku. Ale na szczęście tu mamy checkpoint, tak więc let's go to this shit. Ciśniemy z koksem i zaraz pokażemy mu, gdzie pajączki zimują. Pajączku! Tak jak ten, ruski dubbing Spidermana jedynki. Pajączku! Okej, jestem z wami z powrotem. Jak widzicie, bossik już zaraz padnie. To już dosłownie ostatnie jego chwile tutaj są. Za chwilę tutaj koleś padnie nam. I bardzo dobrze zresztą. No i proszę bardzo. Szczerbek. Uszczerbek na zdrowiu. I w taki oto sposób ukończyliśmy poziom Sparksa. No i można by powiedzieć, że tym samym ukończyliśmy Ogrody Południa, powiedzmy na 100%, ponieważ i tak nie możemy jednego poziomu zrobić na 100%, gdyż nie mamy uratowanego trzeciego przyjaciela, który jest więziony właśnie w Wieczornych Jeziorach, albo Jeziorach Wieczoru. Tak więc w następnej sesji uratujemy trzeciego przyjaciela Spyro i poznamy jego gameplay. A kto to będzie? Nie, to wcale nie będzie ten Yeti, który był uwięziony w klatce. Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To na pewno nie on. Wolałabym nie wracać pomiędzy ich błochate odnóża, ale jeśli Iskier chce znów zajrzeć do miasta pająków, nie ma sprawy. Okej, więc jesteśmy z powrotem już normalnie. Wszystko zrobione, 48% gry, 3 godziny 53 minuty 18 sekund, 34 życia, 71 jajek oraz prawie 6200 na 15 tysięcy klejnotów zebranych. I w taki oto sposób ukończyliśmy Ogrody Południa. Ogrody Południa zostały ukończone i jestem z tego powodu bardzo dumny. I teraz możemy sobie świętować, zbierając 35 życie do kolekcji, a ja z wami się już będę żegnał. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał po więcej. Oczywiście, jeżeli się spodobało, gorąco zachęcam do wbicia na moich socjali. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach ze Spyro 3, Year of the Dragon i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!